Ale chyba nie jest tak źle? Czy oni go potrącą? Już myślałem, że zadamy tylko patrzę w lusterku. Sorry, touchpad. Wręcz go pistoletem mogę. Nie możesz zabijać cywili. Nie zabijamy cywili. Nawet w oprawie to jest. Daj te. Potem się dopiero przedmawiają. Przydałyby się, jak na takie misje idzie. Gdzie? Proszę? Jakie misje? No jak na takie misje z cywilami, że mamy cywil, to te kajdanki do wiązania. Aaa. Mogłyby być przydały na tak PvP też, żeby było na porządze PvP. Trzeba więcej skrzynek robić do rzucania, że tak powiem. Wiesz, by brakuje skrzynki dla SF-ów i tak dalej, i tak dalej. Więc kiedyś to zrobię. To będę robił, to pojawi się pewnie skrzynka jakaś typu różne rzeczy, typu różne jakieś przedmioty, które mogą być przydatne, ale latarki do mapy, tak naprawdę, mapy radio. No właśnie, mapy radio, skrzynia się dodawać z tego. Aha. Kontakty z przodu. Nie mają kurwa 50. B2 do BSL, mamy się desantować? Tak, mówię, wysiadać. B1 do BSL, mamy się desantować, czy nie? Tak. Przyjął. Rozwozu. To jest dobra osłona. Radek, słyszysz mnie? Tak. Kurde, to czemu nie słyszę? Nie, no wszyscy cię słyszeli, tylko nikt nie... Po co było wysiadać, nie? Niech Alfa zbiera baty. A kierowca miał zostać. No coś i tak jestem przy pojeździe, mogę się w każdej chwili spokojnie. No tak. Czemu coś się stało? Czemu nie mogę chodzić? Kto? Nie, gościu z PK-zie. Jak on to kurwa odjebał? Jak on, czym? Dlaczego? Bo tam gościu z PK-ką się wychylił im nagle i puścił tu serię. Ale... Ja pierdziele. Czemu medyk? Zostaw go ten. A, szkoda kurwa. No cóż, trzeba będzie... Pora na breakers. Jedynka podjechał. Dobra, my no nie wiem, kto podjeżdżał, jak tam kontakty są w środku w mieście, to nie ma co, może się wychylać samochodami. My wysiadamy. Dobra, to... My wysiadamy, w jedynce zostaje kierowca i strzelec, ruszamy do przodu powoli. My idziemy trochę bardziej prawo. A to wtedy niech ten samochód zostanie 50 ich. No to wrócimy, czekaj 50. Dobrze, za chwilę. Dwójka, dawajcie, schodzimy do miasta. Są kontakty przy straganach, przy straganach. Otwierać ogień? No, poczekaj, rozejrzyjmy się jeszcze, gdzieś był cały oddział. Ten jeden gościu ma PK-śkę i mam go na celowniku. Ej, chodź do mnie, to wyjdziemy. Pod budynek. W budynku?
azymucie 200, 205 na za miastem otwieranie kontaktu drogi pracy, drogi patrol. Uważajcie na budynki. 205 drogi patrol, ale chyba nie zaalarmowany jeszcze, nie wiem. Do ciebie, chodź tam, gdy przyjdziemy. Nie wiem, chyba nie. Granat? Nie wiem, czy... Tutaj z Donkiem zajmiemy budynek na dach, okej? Ty, ale to nie ktoś... Nie ktoś może cofnie się wtedy i przywiezie chociaż pojazd, chyba nie wiem. Uwaga, bo nasi... Granatniki na taką odległość to nie jest dobry pomysł. O, już tak ryzykowne w sumie. Czyścimy lewą stronę. Tam jest wróg. Gdzie? Sprawdź tam. Zapal! Zapal, nie chcesz się cofnąć po wóz kupiecki? Tylko chęć. Cofnij się, naprawdę szkoda go stracić. Prawo dwójka. Mów. Budynek po lewej stronie drogi, przy którym stoję. Co jest? Który budynek? Tutaj. Gdzieś tam się kręcą dosłownie na... Za tym budynkiem czy w tym budynku? Tam, za budynkiem. Nie widziałem, gdzie strzeliście. Patrzę drugą stronę, no, żeby... No, tam pokazuję ci palcem. Na tym podwórku za budynkiem. No to... Gdzieś między tymi budynkami. No to dobrze, no to co? Sprawdzicie to. Zajebiście, kurwa. Radek, pomóż mi. Kurde. Maxi nie żyje. A parę minut temu mówię do Zapala, Zapal weź sprawdź za tym budynkiem, żeby chociaż wyjrzał przez okno. O nie, nie nadaje się do tego. Ja... Ale przecież na dachu byli nasi, jak oni przepuścili. Nie wiem, nie wiem. Ja zacząłem schodzić, jak oni byli. Wstrzykuję sobie rzeczy. Inna sprawa, jak wyście to robili, kurczę. Otwarte drzwi, kurwa. Muszę uważać, mogą być wrogowe. Wyłączcie światło, bo jest nie widzę w przedniej szybie. Ja wam polecam, zostawcie trochę więcej odstępu między nami a pojazdami. Co? Ile masz tych śmiertelników? Nie mam ani jednego. Mam cztery. No to mam dwa GPS. Daj mi jeden. Daj mi jeden. Ja biegam cały czas bez GPS-a, kurwa, ale dowodzę. Wiesz, proszę, jak ciężko się dowodzi bez GPS-a? Proszę. A drugi. Co was zatrzymało? Ja radę. Do zaopatrzenia, że tak to mówię. Grawitacja do minimuma. Za GPS-a nie, jak znajdę grawitacja do mi... Jak będzie wam potrzeba flary, to mówcie. Jesteś pierwszy w
kolei. Czaman, 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 ooo. Raman, hamama. Puszczę live. Nakładaj. Nie powinno być tak, że oni do pierwsi. Kto? Kurwa, 50. No właśnie nie, bo my jesteśmy, że tak powiem, bardziej w mieście skuteczni niż 50. Co innego na otwartym terenie, tak jak tu po lewej, tu 50 wygra, ale w budynkach? Zawsze jest tak, że ten samochód idzie pierwszy, a za nim idzie piechota. To zależy, nie, nie, to zależy gdzie. To zależy od terenu, wiesz? Na ogół 50 może przemieszczać się razem z piechotą, czyli... Kontakt przed wami, kontakt przed wami w budynku! Na blisko, na blisko, tak, na blisko. Zaraz za wejście, z prawej strony. Potwierdzam, zaraz tam granat. Cześć! Hej, jest ja granat. Granat, wróćcie granat. Nie, nie, tam jest wróg, właśnie! Dwa. Dobra, martwy. Poszedł granat do środka? Do środka. No i teraz widzisz, 50 jakby nie zauważyła, no to jest ten. Czego wy strzelacie? Ja garant zeroingu jest niedorozwinięty. Dobra, ten jeden gościu nie żyje, idziemy dalej. Bartek, prośba, krótsze komunikaty. Chowaj się. Mam wisie. Chowaj. Widzimy ten. Puśćcie flarę nad... PG leży, RPG leży. Jeszcze raz powtórzę ostatnie przebro. Puśćcie flarę na północno-zachodnią część. Puszczam. Bym powiedział zapal, żebyś mi ewentualnie dał granaty, ale po ostatnim moim wyczynie z granatami nie wiem, czy to był pomysł. Dawaj, dawaj, to mam jeszcze 4, chcesz? Nie, na razie nie. Kurwa, trzeba patrzeć, tu wszystkie drzwi są potwierane, ja pierdolę, oni tu byli. Kurczę, Radek, czemu przestałeś patrzeć ten? Nas jest tylko dwóch, Przemek, z czego ja jestem kompletnie ślepy, więc... Nieważne. Może rzuć granat. Ten budynek. Strzały to były gdzieś z budynku, który się robił w trawie. Aha, ha, widzę. Halo, potrzebuję medyka. Ja, wyciął. Medyk na moją pozycję, daj szybko. Chyba Max zginął. Jak nie ma medyka, to musicie się opatrzeć i wsiadajcie do samochodu. Nie możecie chodzić. Budynek czysty.
Wiesz co, wrzuć mi dwa granaty. Kurwa, czekaj, strzał skoś. Schodzę sobie do środku. To tak jakby z północy gdzieś strzelali, więc to twoje okienko tak zerkaj. Kurwa, nawet nie widziałem, że mam tam okienko. Mam gościa. Dawaj, dawaj. Leży. Masz czek! Cofnij po nas. Dobra, uwaga, cofam. Dobra, cofnij. Jeszcze na drodze, czy gdzieś z lewej strony? Cofaj, co, my stoimy koło wozu tego merdaka. Gdzieś na zachodzie, północnym zachodzie dalej zjedz, bo jednego z północy zjem. Flara mile widziana na zachód. No jakbym miał flarę, to bym ci rzucił tak naprawdę, ale nie wiem. Wejdź na dach, no dawaj, dawaj. Gdzie flara? Na zachód. Weź flara za. Jest, jest, sprzedałem, widzisz Radek? Dobrze, supresji, kurwa. Ty tam z... Dlaczego? Dobra, Dominium, chcę ty iść na kierowcę, mi będzie tutaj łatwiej dowodzić sobie, bo to dobra? Martwy. Ej, bo mam pytanie. Czemu jak on na stół ustawiony, to nie leci kurwa do góry? No, 5 magazyn. Chwila, mamy. Macie RKM-a tutaj? Czekaj, otwórz się. Czekaj, czekaj, przepraszam, bo muszę se kurwa... Ale, no Jezu. Tym strzelasz na ślepo, to nie jest do snajpienia. Dobra, ale i tak. To jest do niszczenia pojazdów. Wiecie, ogólnie jesteśmy w plecy mocno. Alfa jest. Kurwa, Alfa już jest w mieście prawie. Trzeba narzucić tempa. No, albo się przebijamy do miasta. Też masz FPS-ów mało? Mam tak bardzo teraz. Granatnik. A, poczułem się jakbym na PS4 grał. Podziękujcie granatnikowi. Bartek, co powiesz na pomysł, żeby wsiąść i się przebić po prostu do tego głównego miasta i tam wejść do Alfy, dobić się na ich poziom? W tym momencie, bo nie ma tutaj dużo granatów. Alfa będzie jechała do nas. Trzeba ciężarówkę, już się zastraszyłem, że wrogi. Ale po co Alfa ma jechać do nas, skoro nasz cel jest... No ja tak myślę właśnie, żeby się przebić, jak już tak się tu przejechali, to znaczy, że jest w miarę czysto i chyba możemy jechać. Dobra, czaj, Merdok, daj nam ten. Okej, kropki robię, gdzie skręcamy. Ja mam ten. Tak, ale to lepiej widać niż kropka. A nie, idziemy. Tak, i przyczep se moje zielonego. No jak tak, będziesz wysiadał, to... Boże, stopera. Bardzo będzie ci przeszkadzało światło? Ujdzie, czekaj. Przemek, ty nie długie patrz masz? Na nich, tylko na siebie. Długie włączyłeś? Tak, długie włączyłem. A, RPS. Czasem są dobre. To obstawiam, że połowa ludzi... Co, połowa tak późno włączyła, że ma ciemno, czy co? Nie. Czy wszyscy tak ciemno mają? No ciemno się robi, po prostu. No tak, tylko że ja nie mam księżyca, więc... Nie, jest rozwalnią ciemno. Trochę teraz. Ja też miałem księżyca. Jest dosyć ciemno. Tyle szybko jedziemy. Jeszcze was widzę. Przed wjazdem mogę odpalić flarę. Mogę rozwijać światła. Ty, w teorii... Czekaj, za się załaduję flarę zieloną. Nie, nie, nie włączaj tu. Nie włączaj, bo mi się... Ale nie, ja przed miastem zapalę flarę. A to mi się odbije od ciebie, ja nie będę nic widział. Jak do góry strzelę? A no, do góry to nie. Poszła. Dobra, zatrzymuję się przy zabudowaniach i jedziemy do góry, tak? Tak? Bo
Robert, tak? Co, może jedźmy na razie powoli, co? Tak, tak. No dobra. On ma 50, jak prowadzi na grzędkę. Jak zdechnie, to go wyrzucił ciebie. Czekaj, to celuje. Kurde, to nie pomoże. Ale wszyscy bądźcie w gotowości w razie czego, żeby napierdalać, bo nie wiadomo. Mam rzucie farm przygotowane. Sprawdzamy od północy do południa? Tak po kolei, czy... Tak, prawa. Mamy zabezpieczyć wybrzeże, tak, na lewo. Flara, flara, flara. Poszła, ale nie wiem gdzie. Nieważne. Nieważne. Gdzieś po prawej coś było niby. Mamy? Zielone masz? Ta? Takie wziął akurat. A co? Myślałem, że białe wiesz. Tutaj, jedź białe. Do końca i w lewo i wtedy do ten. Do końca jakby do portu dobijemy. Od przeciwnej strony jak alfa. Przyjąłem. Ty, ale dobry numer. Mam 11 białych i jeszcze... Ja spokojnie. Kolejna na połowę. 8 zielonych, 10 białych. Jeszcze. Wow, strzały, prawy, prawy, prawa, prawa, prawa. Wali! Jest dwa! Skoczyłem się. Moje pojęcie. Wiecie co, włączy światło. O, tu coś było. Strzelajcie. Kontakty tam. Powybijane są, nie wiem skąd. Alfa tu biegała też, także jestem daleko. Prawa znowu? A, leży. Wiecie co, ja bym tutaj już wysiadł. A ja bym pojechał dalej. To daj jaki rozkaz. Jedynka, zatrzymaj się, wysiadamy. Ty dowodzisz ten wniosek. Jest za gęsto. Jedynka, zatrzymaj. Nie słyszałem nic. Nie słyszę. Stój. Lepiej. Pan tak rządzi. Dobra, merdo. Kierowca zostaje. To ty się wstrzymał, że kierowca. Ty jesteś najbardziej useless. Coś ten deseń. No ale to prawda, dowódca jest useless. Znaczy no, przydaje się, ale to ten. A nie warto, on ma przeżyć. Powoli do przodu. Jedynka prawą stroną, dwójka lewą. Dwójka będzie prowadzić, mam więcej ludzi. Jedynka prawą, dwójka lewą. Czekaj, do przodu. O ty kurwo. Jeden do przodu. Żyje, kontakt zdjęty. Przydałby się medyk, mamy medyka. Zabieram go, zabieram go, osłanie. Dobra, osłanie. Dawaj pod go pod ścianę. Taki jest plan. Pod ścianę i rozstrzelać. Dobra, start. Zatrzymaj to. Dawać go, dawać go ten. Obudził się. Dobra, nie wszyscy, nie wszyscy. Max dwie osoby, resztę osłaniać. Zatrzymaj ten pojazd. Gdzie wyjedzie się do mnie? Czekam tutaj, że robię. Ten pojazd. Gdzie wyjedziecie? Gdzie wyjedziecie? Bartek, gdzie ty kurwa jedziesz? Nie widzi nic, bo drzewo było. Spokojnie. Musisz się zatrzymać za 30 metrów dobra. Wcześniej. Radzimy. Przed celownikiem trzeba przebiegłeś. No moment, co, gościu wybiega, ja nawet nie widziałem co się dzieje, więc po prostu się wiesz. No, mi... widziałem. Aż mi w uszach zaczęło piszeć, mimo że mam zatyczki. No mi też. Też. To mi do przodu. Kurwa macie, ta flara jest trochę nietrafiona. Uwaga na lewo, tam były kontakty wybiegały. O, dom wybuch. Aha. Znaczy nie, zniszczyli pewnie jeden z celów. Rakieta. Plecy? Plecy, 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 kontakty, plecy. Tak, dwóch gości. Kurwa, granatnik nasz do nas strzela. Twojego strzelać.
masz takie czasem uczucie, że szybciej by było, jakbyś olał wszystkich innych i pojechał na swoją trasę? Nie na tym to polega. O ja mam, znaczy się wygrywa. Coś flarem strzelił? Ciemno jest. Czy kierowca może się opanować? Właśnie też się wybiłem. Jest to jakaś misja poboczna? Nie, była. Coś świeci przed nami światłami. Coś ja wybiłem. Coś świeci. Dojebać tam ten pojazd jeszcze z RPG-a? W sensie stupy? Nie, nie, chodź. Da się naprawić? 50 ruszaj. Ja pierdolę. No. Kurde. No ale 50. Bartek, jedź. Nie wiem, na lewo. Ile razy muszę wam powtarzać? Naprawdę mnie nie słyszycie, czy tylko udajecie? Nie, że ten wóz... Ja cię słyszę, teraz cię słyszałem na przykład, ale przedtem cię nie słyszałem. Nie mamy jechać. Za nami. Z drugiej strony jest szansa, żebyśmy się też załapali. Za, tu za tymi. Co? Jest szansa, że też byśmy się załapali. Mogliśmy uciec jeszcze. Jak się jeszcze wyglądało, podjeżdżamy, świeci pojazd ze światłami. Patrzymy się na niego, on na nas. Wyłącza światła. Napięcie rośnie, nagle leci. O, komuś nie wyszło. Jak się dowie, który to puszcza? Kto? Bardzo by Murdocka postawił, ale bardzo by było wyszło. Czekaj, kurwa, gdzie jest nasz pojazd? Nie wiem nawet. Aha, nikt go nie wziął. Murdock? Aha, czyli... Poproszę logistykę. Kurwa, Murdock! Co ty się pojazdem zajmowałeś cały dzień? Masz no, przywieźli. Murdock! Murdock, nie zapomniałeś typów. Dobra. Gdzie my tam? Się załadało zresztą do niego. Radek. Już, możemy z niego strzelać, więc. Drużyny, pakować się do hamwików i ustawić konwój z powrotem. Zapraszamy do tej wioski. Zapor, dajesz. Zapor. Jedź. Halo, co to jest? Postawiłem tego ten. To jest moje. Gdzie jest mój pojazd? W dupie. Gdzieś z przodu. W dupie to ty masz chuja, kurwa. Jaki wyszczekany. Go. Pojedź mu, agresor. No jedziemy. Brawo jeden, pomocy! No jest. Kujo. O, jedzie Hedwig, czekaj. Ja się dziwię, że nie wypierdoliło ten do strony. Pojazdy nie lubią wybuchać, to te kosińcówki lubią wybuchać. Czy się tam pod górce? Ale... Na górce jesteś, no? SPG. No co, to RPG. Trochę większy. To w paliwo trafił. W zbiorniki. A to czy jest na nich paliwo, to wiesz. Co to za... Czyli to H.
wiesz, niektórzy tam zbiorniki paliwa piaskiem wypełniają, nie? A niektórzy złotem. Został na nich los. Miałem przez chwilę moment taki zwątpienia, czy ten wystrzał z granatnika to był nasz, czy nie? Malaj tam sobie jeszcze. Co? Jak pierwszy? Zabij mnie. Aż, kurwa. Co Mala zrobił? Został mi jeszcze. No tak. Nie wiem, nie bać. No to co? Serio został? O! Marko, co mamy robić? Jaki pech? Ustawiamy konwój tak jak był i jedziemy. To też już powiedziałem. Nareszcie. Jedź. No bo zatrzymujesz konwój cały, no. Jedź, zatrzymał się. Polek jest na strzelcu. Ty ja rozumiem, co to znaczy ostatni? To jest jak kasę. O ma, to prawo. Nie, że na strzelcu, tylko on na kasie siedzi. A w ogóle... Ja, to Polek to taki faktyczny przedstawiciel ten, demokracji teraz, kurwa. Amerykanin pracujący w McDonaldzie. Tak. Dzięki, Przemro. Big Maca mi zrób głodny. To pole nie pasujesz. Rzucony. Średnia amerykańska. Dobrze, wypieczę. McRoyal. On tak stoi za tym okienkiem i podaje to ten save. God save the queen. Leci tam. Kurde, czemu on tego nie ma teraz? Polek. No bo tak on nie wiem. Najkrótsza chyba z tego co wiem. Polep? Nie, jest szybsza. Tam idziemy. Co? Sorry, jak się myli. Co się dzieje? Aha, Wik się zgubił. Na prostej drodze, nie? Mi już wystarczy dzisiaj tego serii. Ja już nie chcę. Już przejedźmy za tą rzekę. Strzelaj. Kurwa, przygważać wszystko. Żywa też? Swoich też? Nie. Znaczy tylko człowieka, który nie daje kanapy. Polek. Nie ma tak jak mógł zachować kolejność? Ciekawe jest to, że jak przybliżasz karabin, to z lusterka nie masz widoku. Oddalasz, to już widzisz wszystko z lusterka. Jak zooma robisz tam. Tak zwany count of... Może on do tyłu, na noc od tyłu jakiś tak. Ale wiesz, w moją stronę. To... To jest mojego kota? Czy jest wygodny? Chcesz Nie rób mnie. Przema, ale coś mi w tej misji nie pasuje. To Polek jeszcze żyje. Zaraz. Zaraz to naprawię. Nie mów hop. Claymore zabrałem. Spokojnie, jeszcze mamy kawałek trasy przy nami.
mówię. Ja się już czekam, aż się kiedyś zrelatuje z nas. Jebnie gdzieś czołg, który będzie nas jechać bez amunicji. Takie kurwa hello. Czemu, co w tym tak wszyscy się... No wszyscy się zestrają, że czołg jedzie. No, że zawodniejszy na niej misji dają go karty do ucieczki. Nie tylko niektórzy tak? Mogli uciec. Co zrobiłeś? Dałem go karty do ucieczki. Kiedy? Kiedyś, dawno temu. Kurwa, jak tylko to... niektórzy mogli uciec. Nie masz DLC, chuj nie jedzie. No, to jest to jasne. A tam niektóre mody wymyszały, że mogę się użyć. Nie, nie ma takiego, nie zrobili odejście. Na początku było, ale później zablokowali to. Bo wiesz, no... Twórcy Bugami widzą to, więc każde obejście są w stanie zablokować. Po prostu wezmę złączące mod robi i to zblokują. Albo moda usuną. Nie, no czemu? Nie usuną moda, bo zawsze można go rozpowszechniać innymi drogami, tak? Faktycznie krótki. No, ale przynajmniej szerszy kąt widzenia. To jest głupie, bo no w rzeczywistości możesz włączyć jedno i drugie. A polując długie, to widzisz więcej na szerokość przecież. Znaczy daleko, no tam te. No ogólnie tak, na długiej się lepiej jeździ. Tak, 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 bo czy nie dość, że szersz, to jeszcze... Właśnie, ale nie tutaj. Tutaj długie są to... bardzo... No, baliona się tak strzelają. Jedź nie zatrzymał się. Zatrzymał się na poboczu. Dać nie tego amatorom dać granat, zabiją sami siebie. Zabrali jednego gościa, żeby gratulować. Tak? Nie lepiej zatrzymać przed nim. Popatrz, gościu ze sekretą. Dobrze, tak. No wiem, gościa ci go zabił, po prostu zbiorowany na tym. O, tam w ogóle było uszkodzone tego, to już PM. Tak, dobrze. Teraz nie było czemu. Klaro nie było. Nie było, że światło nie było, czyli to było i widać, że nie widać w ogóle, nie? Ale to prawda? No to nic nie ma. No, mieliśmy trochę też warto, że wpadliśmy na ciekawszego niż ten. Na razie same łazy tylko. A co ciekawsze? Mogły być ciekawsze. Peterki, jakby nie było ten, Berdemki, jakby nie było takich skarbnia. Jak ten, jakby w porcie Radek odpalił mi to z Topolą, jak powiedział Berdem, to myślałem, że to oryginał i się przestraszyłem. Kurde, to było trafione. To powiedziałem, Enigma mówi, prosto przy toporku. To może mnie powiedzieć, co mam. Za kulisami armii.